Do Gruzji warto przyjechać i szczególnie do Udawno, do Oasis Club, dlatego że jest to swego rodzaju ambasada Polski, my tak to nazywamy. Nigdy nikt niczego nie żałuje tutaj, ponieważ i polska muzyka, i jakby można poczuć się swobodnie i zawsze przyjeżdżają bardzo specyficzni, fajni ludzie, którzy są otwarci na przygodę. No i szczególnie to, że tutaj jednak mimo wszystko jest to wyjątkowe miejsce, ponieważ jest to najbardziej odizolowana miejscowość w Gruzji. W środku gruzińskiego stepu, można powiedzieć nawet pół pustyni, więc wokół nie ma nic. Mieszka tutaj 300 osób, łącznie z nami, czyli tam garstką Polaków. I można naprawdę poczuć tutaj prawdziwą Gruzję, mimo tego, że jakby też można spotkać tutaj swoich rodaków. Jest to miejsce bardzo specyficzne, w którym można się wielu rzeczy nauczyć, wiele dowiedzieć również o sobie, wiele rzeczy sobie docenić, których u nas się nie docenia. Nikt nie zadowolony stąd nie wyjeżdża, bo zawsze można zyskać coś dla siebie. To, co najbardziej podoba mi się w Udawno, to wolność, swoboda, przestrzeń, ludzie, którzy nas otaczają, również nasza ekipa, wolontariusze, przyjaciele, którzy w Gruzji mieszkają, ludzie z wioski, masa turystów, którzy do nas przyjeżdżają. Są wszyscy interesujący ludzie. To jest naprawdę wspaniałe uczucie. Pomysł powstał w 2013 roku. To była jakby inicjatywa Xaverego. Trochę znał Gruzję, trochę znał tutejsze zabytki i bardzo był zafascynowany właśnie monastyrami. Jeżdżąc wielokrotnie do monastyrów Dawid Garedża, gdzieś pewnego dnia przyszło mu do głowy, że może tutaj jest dobre miejsce, żeby otworzyć restaurację, kawiarni, gdzie ludzie mogą się zatrzymać, ponieważ gdzieś przez 35 km pomiędzy Dawid Garedża a następną miejscowością nie ma nawet miejsca, w którym można skorzystać z toalety. Do Oasis Club przyjechałam w tamtym roku, na początku czerwca i w planie miałam zostać tutaj tylko miesiąc, dalej jeszcze ruszyć trochę w Gruzję i wrócić do domu, do Polski. Jak widać, mamy kolejny rok, nadal tu jestem. Tak mi się spodobało, tak pokochałam to miejsce, że nazywam je domem. Nie tylko nazywam, to już jest mój dom właściwie w tym momencie. Początkowo była to tylko restauracja, w której serwowane były posiłki i polskie, i gruzińskie, i jakieś tam miksy polsko-gruzińskie, przy czym kucharki są wszystkie Gruzinkami. Później gdzieś to ewoluowało w stronę też jakby miejsc noclegowych. Pierwsze były domki, 5 domków, później otworzony został jeszcze hostel. Naszą specjalnością generalnie jest kudari, czyli sfańska wersja haczapuri. Kucharki, kobiety, sfanki robią perfekcyjne, domowe. Wszyscy się zachwycają, i turyści, i Gruzini. Do Oasis Club najczęściej przyjeżdżają Polacy, bo jest to też największa grupa turystyczna w Gruzji. Między innymi też przyjeżdża właśnie tam Adatur, z którymi często współpracujemy. Narodowości są różne. I Niemcy, i Rosjanie, i Francuzi bardzo często. Także mieszanka kulturowa jest. Równocześnie zresztą mamy też bardzo wielu pracowników. Obecnie mamy 2 pracowników z Argentyny, mieliśmy z Japonii, przyjeżdżają ze Stanów, stanie długo. Ciekawy projekt w tym roku otwarty to jest właśnie scena muzyczna Udawno Art Stage Gallery. Głównym punktem tej sceny są występy lokalnego chóru. Występują raz w miesiącu. Też jakby w ten sposób staramy się wspierać jeźdź i mieszkańców tutejszych, z którymi zresztą utrzymujemy bardzo dobre relacje, przychodzą wieczorami. Ceny mają też promocyjne. Lubię posiedzieć, pograć w nardi, zjeść kubdari głównie. Zapraszam wszystkich serdecznie do Udawno, do Oasis Club. Zobaczycie przepiękne widoki, spróbujecie pysznych potraw. Na pewno nie będziecie żałować. Polecam serdecznie Tamadę Tour, którzy organizują tutaj wycieczki właśnie też w tych kierunkach. Była taka sytuacja, że przyjechała Polka, która gdzieś tam w step się udała, myśląc, że nie będzie przez nikogo zauważona i opalała się topless. No niestety po 2 czy 3 dniach pojawiła się tutaj właściwie delegacja kobiet ze wsi, które gdzieś pokątnymi ścieżkami dowiedziały się od swoich mężów, pasterzy, którzy gdzieś tam z lornetkami obserwowali, że tutaj taka sytuacja się zdarzyła i prawda była wielka dyskusja na ten temat, że to jest niedopuszczalne, że takie rzeczy tutaj się nie mogą odbywać, że prawda jest to demoralizacja ich mężczyzn. Także gdzieś tam stopniowo uczyliśmy się tego, jak tutaj też obcować z tutejszą kulturą.